3 lipca wspominamy błogosławioną Barbarę Cheongsum-me, męczennicę. Barbara urodziła się w 1777 roku w północno-zachodniej części Korei Południowej. Jej brat Barnaba i jego żona Łucja, również męczennicy i błogosławieni, pierwsi powiedzieli jej o Panu Jezusie. Barbara uwierzyła i przyjęła wiarę katolicką. Następnie bardzo gorliwie ją wyznawała. Po kilku latach razem z bratem i bratową zamieszkała w Seulu. Razem z nimi rozprowadzała wśród katolików książki religijne, różańce i obrazki. Gdy w ich domu miała być odprawiana msza święta, bardzo starannie przygotowywała wszystko do godnego przeżycia Eucharystii. Z miłości do Pana Jezusa postanowiła oddać Mu swoje życie i pozostając dziewicą przyłączyła się do małej wspólnoty dziewic konsekrowanych. W czasie prześladowania chrześcijan w 1801 roku została aresztowana. W czasie okrutnych tortur zmuszano ją do ujawnienia innych chrześcijan i wyparcia się wiary. Odpowiadała: nie mogę porzucić mojej religii, nawet gdybym miała umrzeć. Z tego powodu torturowano ją jeszcze bardziej, aż ostatecznie skazano na karę śmierci. Postanowiono stracić ją w pobliżu jej rodzinnej wioski, by w ten sposób innych odstraszyć od wiary katolickiej. W obliczu śmierci Barbara powiedziała, że znoszenie kar na komendzie policji i surowe przesłuchania w Ministerstwie Sprawiedliwości jest bardzo bolesne, ale nie może zmienić zdania, ponieważ tak bardzo kocha religię katolicką. Została ścięta 3 lub 4 lipca 1801 roku. Miała wtedy niespełna 24 lata. Rok wcześniej ochrzcił ją ksiądz Jakub Chuen-mo. Barbara została beatyfikowana 16 sierpnia 2014 roku. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie błogosławiona Barbara otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.